Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 16. niedzielę po Trójcy Świętej 22 września 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to tradycyjnie hasłem rozpoczynającego się tygodnia, które znajduję także w naszej broszurce z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w pierwszym liście apostoła świętego Jana, gdzie w 5 rozdziale i 4 wierszu czytamy: zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Któż z nas nie chciałby osiągnąć wielkiego sukcesu? Kto nie chciałby zwyciężyć w jakichkolwiek zawodach? Nie ma takiego sportowca, nie ma takiego człowieka, który nie marzy o laurze zwycięstwa. Bo wtedy wydaje się, że spocznie na nas wszelkiego rodzaju splendor, spocznie na nas wszelkiego rodzaju chwała. Wtedy będziemy kimś znaczącym, będziemy osobami podziwianymi, będziemy osobami, o których będzie bardzo, bardzo głośno. Ale tymczasem dziś apostoł miłości, apostoł Jan w swoim liście powiada o szczególnym zwycięstwie, o zwycięstwie chrześcijanina. Tym zwycięstwem niewątpliwie jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Ale aby cieszyć się tym zwycięstwem, potrzebna do tego jest wiara. I możemy postawić sobie pytanie, czymże jest wiara? I usłyszymy z pewnością wiele, bardzo wiele odpowiedzi. Jedni powiedzą, że jest to wspaniałe przeżycie, inni, że jest to wspaniałe uczucie. Jeszcze inni powiedzą, że jest to konsekwencja naszego związania się z organizacją kościelną czy z samym Kościołem. Ale czymże jest wiara? W liście do Hebrajczyków autor powiada, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Prawdziwa chrześcijańska wiara jest darem wszechmogącego, dobrotliwego Boga. Jest darem Boga, który On zradza w naszych sercach mocą swojego Ducha Świętego. I taka wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Dlaczego Bożego Słowa? No bo to Słowo jest podstawą wiary. To Słowo wiarę naszą kształtuje. To Słowo wiarę naszą buduje i stawia na tym niezniszczalnym, jedynym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Bez Słowa Bożego nie ma prawdziwej wiary. A więc, aby wiara zwyciężała w naszych sercach, aby wiara nasza zwyciężała w naszym życiu i pomagała pokonywać wszelkiego rodzaju troski, problemy, kłopoty, przeciwieństwa losu, potrzebne jest Boże Słowo i potrzebujemy budowania tej wiary. Tę wiarę zbudujemy na Chrystusowym fundamencie. Tę wiarę, jak wspomniałem, będziemy budowali poprzez Boże Słowo, dlatego nie wahajmy się codziennie słuchać codziennika biblijnego. Nie wahajmy się codziennie sięgnąć po Biblię, otworzyć ją i czytać, ale nie bądźmy tylko słuchaczami Bożego Słowa oszukującymi samych siebie, ale bądźmy wykonawcami tego Słowa, bo prawdziwa wiara jest czynną w miłości. To nie jest żadna teoria, ale to jest praktyka życia. Praktyka życia z Bogiem, w Bogu i przy Bogu. Nie bójmy się sięgnąć po nasz konfirmacyjny czy ślubny prezent, po Pismo Święte. Otwórzmy je codziennie i czytajmy. Wówczas łatwiej nam będzie w codziennej służbie, w codziennym życiu. Łatwiej nam będzie budować międzyludzkie relacje i łatwiej będzie naprawiać to, co złe i niedobre wśród nas i pośród nas. Potrzeba nam tego Słowa.
Ale biorąc do ręki Boże Słowo, myśląc o budowaniu swojej wiary, nie zapomnij, drogi słuchaczu, ugiąć swoich kolan i zawołać do Boga. Nie zapomnij złożyć swoich rąk i wołaj do Boga, bo tylko z Nim, w Nim i przy Nim możemy zwyciężyć. I tylko wówczas nasza wiara będzie niezachwianą. I tylko wówczas taką wiarę może pochwalić Bóg, tak jak chwalił wiarę tych, którzy przychodzili do Niego i prosili: Panie, pomóż mi, Panie, uzdrów mnie. A On mówi: idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. To, co zwyciężyło świat, to wiara nasza. I niech ona nie jest tylko i wyłącznie teorią, ale praktyką. I prawdziwym owocem wiary, wiary w Boga, jest miłość, dobroć, uprzejmość, łagodność, wstrzemięźliwość, zrozumienie, poszanowanie drugiego człowieka i przebaczenie. Zadbajmy o swoją wiarę. Niech to słowo odnawia nas na nowo. Życzę wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli, strażacy dobrej, błogosławionej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. A jeśli znajdzie się chwila, nie zapomnij, że masz Boże Słowo, sięgnij po nie. On mówi do Ciebie i do mnie. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.